Cześć! Z tej strony Bartek Bordan z PPCG Stock. Witam Was w 2021 roku i zapraszam do analizy spółki Team. Dzisiaj nie będę rozmawiał o fundamentach. Te każdy z Was może sobie sprawdzić w dowolnym serwisie, chociażby w naszym partnerskim serwisie Biznes Radar i ocenić, jak wyglądają fundamenty spółki. Skupię się natomiast na wykresie tygodniowym. Na tym wykresie tygodniowym Zaznaczyłem sobie historyczny szczyt LTTM zgodnie z naszą strategią inwestycyjną na poziomie około 11 ,64 zł 64 grosze. Wybicie tego szczytu w tym miejscu, które zaznaczyłem żółtą strefą, skorelowało się z dwoma zdarzeniami. Pojawiło się objęcie Bessy, czyli długa czarna świeca, która zakryła wzrostową świecę, która szczyt wybiła. I do tego na tych dwóch świecach mamy przewagę podaży. Wolumen spadkowej świecy jest sporo większy od wolumenu świecy wzrostowej, co jeszcze istotne tuż przed formowaniem się tego szczytu możemy zobaczyć spadający wolumen, który świadczy nam o powolnym wyczerpywaniu się popytu w tamtym czasie. W tym miejscu pojawił się warunkowy sygnał sprzedaży. Skutkiem tego warunkowego sygnału sprzedaży był mocny spadek w 2020 roku. Dokładnie ten sam spadek, który dotknął praktycznie wszystkie spółki i indeksy. Natomiast w tym miejscu na dołku nie mamy sygnału przewagi popytu. Skoro nie było tutaj sygnału przewagi popytu, więc de facto sygnału kupna, to w górę w zasadzie możemy stwierdzić, że idzie jakiś ruch korekcyjny, a nie ruch impulsowy. I to nawet dobrze by się zgrywało z analizą wolumenu. Bo zobaczcie. Od tego dołka do ruchu w górę mamy skorelowany z wolumenem korekcyjnym. Ten wolumen się zmniejsza. W tym miejscu na ponownym uderzeniu w szczyt, już tym razem ten nowy szczyt powyżej 12,50 zł, mamy bardzo duże wolumeny na tej wzrostowej świecy, która szczyt wybija. Przypominam, że to jest wykres tygodniowy. Ta świeca ma długi, górny cień i bardzo wysoki obrót. Zobaczcie, o ile obrót ten jest wyższy od tego całego przedziału od. Objęcia bez i warunkowego sygnału sprzedaży, aż do ponownego wybicia nowego szczytu. Tak więc mamy w tym miejscu dystrybucję i kolejna świeca jest świecą bardzo dużej przewagi podaży i jednocześnie warunkowym sygnałem sprzedaży. Warunkowym, ponieważ świeca oprócz tego, że ma długi cień z góry, ma też cień z dołu. Natomiast dużo ważniejsze implikacje niesie ponownie spadek związany z. Obniżającym się wolumenem. To jest cecha korekty, czyli ten ruch w dół, pomimo tego, że tu mieliśmy bardzo duże wylanie podaży w rynek i de facto sygnał sprzedaży, nie spowodowało, ten ruch w dół nie spowodował przyspieszenia wyprzedaży i nie spowodował, że ta podaż ujawniała się coraz większa, a skorelował się ten spadek z typowo korekcyjnym wolumenem. To oznacza, że efektem tego zdarzenia, nie był impuls spadkowy, tylko krótki ruch korekcyjny, po czym mamy dalszy, dalszy wzrost. I teraz w kolejnej żółtej strefie znów mamy bardzo wyraźną dystrybucję akcji na tych trzech świecach wzrostowych, przy czym dwie ostatnie mają już górne cienie. Jaki jest z tego wniosek? A no, wniosek może być z tego taki, że w tym miejscu mieliśmy do czynienia z istotniejszym sygnałem sprzedaży, który wywołał korekcyjny spadek, i teraz oglądamy właśnie falę wtórną z ponowną dystrybucją. Efektem tego może być spadek ponownie w kierunku 11,64 groszy. Wydaje mi się, że ta strefa powinna być testowana, i jeżeli przymierzacie się do zakupu tych akcji, z tego co pamiętam, Tim jest również spółką dywidendową, to chociażby z racji samego Maksymalnego wykorzystania potencjału dywidendy, warto te akcje jednak kupować w trakcie jakiejś korekty. W tym momencie dołączamy się już do jadącego w, do przodu pociągu i z każdym procentem w górę, y, jednocześnie zmniejszamy sobie rentowność dywidendy. My w PPC tak mamy taką zasadę, że staramy się ceny nie gonić, ponieważ w długim terminie to się rzadko kiedy opłaca i zwykle się okazuje, że jeżeli wykazałoby się odrobinę cierpliwości, to akcję można było kupić taniej. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie wykresu Team i analizy wolumenu na Team, dajcie znać w komentarzu albo napiszcie do mnie maila. Jeżeli podobała Wam się analiza, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. To wszystko na dzisiaj. Jedziemy po sukces. Cześć!